Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego wmurowano kamień węgielny pod budowę hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej. Obiekt zapewni pacjentom najwyższą jakość życia, będzie wsparciem nie tylko dla chorych, ale również dla ich bliskich oraz wszystkich zaangażowanych w opiekę, podkreślał prezydent Lucjusz Nadbereżny. Debata oksfordzka z udziałem stalowowolskiej młodzieży okazała się strzałem w dziesiątkę. Podczas spotkania uczniowie szkół ponadpodstawowych dyskutowali i wymieniali argumenty, czy Stalowa Wola jest przyjaznym miastem do życia. W roku 85-lecia Stalowej Woli w mieście trwają inwestycje związane z przebudową przyblokowych podwórek. Jednym z nich jest to znajdujące się pomiędzy ulicą Popiełuszki a Ofiar Katynia. Nowoczesny blask odzyska także ogród jordanowski. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Prezydent Lucjusz Nadbereżny przekazał szkole szczególny wyraz uznania, jakim jest złoty herb miasta oraz czek na kwotę 60 tysięcy złotych na utworzenie motywacyjnej sali matematycznej. W Stalowej Woli gościli przedstawiciele Senatu, odwiedzili Hutę Stalowa Wola, zapoznali się z postępem najważniejszych inwestycji miejskich. Z kolei delegacja z Norwegii przyglądała się efektom projektu norweskiego realizowanego w ramach programu Rozwój Lokalny. Na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbył się turniej o Puchar Tymbarku. To największe tego typu rozgrywki dla dzieci w Europie. Każda edycja turnieju rozpoczyna się jesienią od meczów na etapie gminnym i powiatowym. Wiosną rozgrywane są finały wojewódzkie, których zwycięzcy dostają się do finału ogólnopolskiego. Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli odbyło się spotkanie Przystanek – Czas na podkarpacką młodzież. Wzięli w nim udział przedstawiciele stalowowolskich szkół średnich, którzy mogli dowiedzieć się, jakie środki i na jakie cele samorządy uczniowskie i studenckie mogą pozyskać z tego projektu. Już w przyszłym roku przy dwóch stalowowolskich podstawówkach powstaną nowe hale sportowe z boiskami wielofunkcyjnymi. Szczęśliwcy to Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 5. Każda otrzymała czek o wartości ponad 3,5 miliona złotych. Symboliczne czeki szkołom osobiście przekazał prezydent miasta. W Stalowej Woli rektorzy trzech uczelni technicznych podpisali porozumienie w sprawie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa. Sygnatariuszami porozumienia byli rektor Politechniki Lubelskiej, rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 świętowała swoje 85. urodziny. Powstała w 1938 roku i od początku istnienia wszystkim nauczycielom i uczniom stale przyświecają słowa patrona szkoły Wacława Górskiego: tylko życie przeżyte dla innych warte jest, by je przeżyć. Dzień otwarty jest Canexilis, nowego koreańskiego inwestora, producenta folii do baterii stosowanych w samochodach elektrycznych. To ciekawe doświadczenie nie tylko z punktu widzenia poszukujących pracy, ale również poznania kultury kraju Dalekiego Wschodu. Na to wydarzenie przybyło wielu gości i osoby szukające zatrudnienia. Z myślą o firmach, które chcą działać na rynku w zakresie zielonej energii, Centrum Obsługi Przedsiębiorców zorganizowało spotkanie dla biznesu, w ramach którego rozmawiano o szansach i trendach w obszarze energetyki. W Stalowej Woli w rejonie ulic Okulickiego i Floriańskiej dobiega końca budowa biurowca Urbiferro. Obiekt oferuje nie tylko przestrzenie biurowe na piętrach, ale także lokale handlowo-usługowe na parterze. Inwestorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która prowadzi nabór chętnych na wynajem lokali. Po kapitalnym remoncie ulica Okulickiego zyskała nowy blask. Zatoki parkingowe, trasy dla pieszych i rowerzystów, nowoczesne oświetlenie, mnóstwo nowych drzew i nasadzeń sprawiają, że ulica ta zaliczana jest do grona najpiękniejszych w mieście. W Stalowej Woli po raz kolejny odbyła się Senioriada. Sportowe zmagania były okazją nie tylko do zdrowej rywalizacji, ale również do integracji środowiska senioralnego. Nad organizacją imprezy czuwała Miejska Rada Seniorów. Kuźnia Kariery, czyli stalowowolskie targi pracy zorganizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców, zgromadziło ponad 1000 osób, a 35 przedsiębiorstw ze Stalowej Woli przedstawiało swoją ofertę w zakresie zatrudnienia, staży i praktyk. Można było aplikować na wybrane stanowiska pracy i wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Już po raz trzeci w samorządowym liceum ogólnokształcącym w Stalowej Woli zorganizowano piknik, którego inicjatorami byli sami uczniowie. Wydarzeniu przyświecał jeden cel – zebranie funduszy na modernizację szkoły. Oddział neonatologiczny Stalowowolskiego Szpitala otrzymał inkubator transportowy dla noworodków o wartości 165 tysięcy złotych. Miasto Stalowa Wola przeznaczyło na ten cel 100 tysięcy.
Hucie Stalowa Wola z oficjalną wizytą przebywali premier Mateusz Morawiecki oraz lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Głównym punktem spotkania było podpisanie porozumienia rząd NSZZ Solidarność. Dodatkowo podpisano umowę na 600 milionów złotych dla Huty Stalowa Wola na nową produkcję. Zawarto też porozumienie z Liu Gongiem dotyczące gwarancji miejsc pracy. Na rynku w Rozwadowie odbył się jarmark młodego przedsiębiorcy. Dzieci i młodzież mogli sprzedawać używane zabawki, książki, ubrania, mogli licytować. Była to okazja do zarobienia swoich pierwszych pieniędzy i nauki przedsiębiorczości. Jarmark to ciekawa inicjatywa Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Stalowej Woli. Jubileuszowe 20. już śniadanie biznesowe organizowane przez prezydenta miasta dedykowane było przede wszystkim kobietom biznesu. O tym, że w Stalowej Woli żyją stalowe kobiety, można było się przekonać, słuchając panelu dyskusyjnego z udziałem naszych bizneswomen. Podczas śniadania prezentowana również była Stalowowolska Rada Kobiet. W Stalowej Woli podpisano umowę na budowę najdłuższego w województwie podkarpackim mostu na Sanie. Na realizację tej inwestycji miasto otrzymało ponad 300 milionów złotych. Stosowny podpis pod umową złożył przedstawiciel rządu, wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że most będzie nowym oknem na świat i symbolem architektonicznym miasta.